W Dąbrowie Tarnowskiej w Tworku odbył się pierwszy bal karnawałowy uczestników środowiskowych domów samopomocy. To nas bardzo cieszy, że oni się integrują, a przy okazji uczą nas wrażliwości na drugiego człowieka. Oni nam pokazują, że każdy człowiek jest potrzebny. Czy zdrowy, czy tak oni w jakiś sposób niepełnosprawni, czy młodszy, czy starszy, wszyscy jesteśmy w życiu potrzebni. I oni potrafią się bawić. Obyśmy się tak potrafili w życiu bawić i cieszyć się z życia, jak oni się potrafią. Udział w nim wzięli podopieczni środowiskowych domów samopomocy z Oleśnicy, Ryglic, Dąbrowicy i Siedlca. W balu wzięło udział około 140 osób. Gościmy osoby należące do środowiskowych domów samopomocy. Razem ze wspólniczką organizujemy tego typu imprezę po raz pierwszy i miejmy nadzieję nie po raz ostatni. Oprócz uczty kulinarnej były również tańce, a oprawę muzyczną poprowadził DJ Retro. Takie spotkania integracyjne dostarczają naprawdę dużo radości i satysfakcji naszym podopiecznym. Są też wspaniałą okazją do kształtowania takich pozytywnych relacji między ludźmi. Stwarza się takie poczucie więzi. Organizatorem balu był środowiskowy dom samopomocy w Siedlcu.